Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Otwieram trzecią sesję Rady Miasta Piły. Dziękuję Państwu za przybycie. W imieniu swoim oraz pań i panów radnych witam przybyłych na naszą sesję gości. Bardzo serdecznie witam pana prezydenta miasta Piły, doktora Piotra Głowskiego. Serdecznie witam wiceprezydenta, zastępcę prezydenta miasta Piły, pana Krzysztofa Szewca. Serdecznie witam radnego Rady Powiatu w Pile, przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Rady Powiatu w Pile, pana Rafała Zdzierele. Bardzo serdecznie witam pana Romana Szarzyńskiego, sekretarza gminy Piła. Gorąco witam Ewelinę Ślugajską, skarbnik gminy Piła. Bardzo serdecznie witam przewodniczących rad osiedli. Bardzo serdecznie witam. Bardzo gorąco witam panią Aleksandrę Błażejewską, honorową obywatelkę miasta Piły. Witam serdecznie pana inspektora Sebastiana Cichockiego, komendanta powiatowego policji w Pile. Serdecznie witam wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Piła. Bardzo serdecznie witam. Bardzo gorąco witam Grzegorza Rzymskiego, komendanta chówca Związku Harcerstwa Polskiego Piła. Witam panią Joannę Wyrwę-Krzyżańską, reprezentującą Powiatową Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Pantaleona Szumana. Gorąco witam Katarzynę Jabłońską, tłumacza i wykładowcę języka migowego. Bardzo serdecznie witam media nasze pilskie. Witam bardzo gorąco wszystkich mieszkańców Piły. Gorąco witam również wszystkich obecnych tutaj na sali, których nie wymieniłam. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam na dzisiejszych obradach sesji Rady Miasta Piły. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na sali jest kworum, a więc możemy podejmować prawomocne uchwały. Bardzo serdecznie proszę harcmistrz Bożenę Wojciechowską, zastępcę komendanta chówca Piły imienia Stanisława Staszica wraz z harcerzem Krzysztofem Rzymskim o wejście na scenę. Bardzo serdecznie proszę. Betlejemskie Światło Pokoju, tegoroczne hasło, światło, które łączy. Przekazywanie betlejemskiego światła pokoju stało się już piękną, harcerską tradycją. Przekazujemy je po raz 28. Jest to znak braterstwa, jedności i pokoju. Darem betlejemskiego światła pokoju z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi, niosąc lampiony ze światłem do urzędów, parafii, szkół, domów, szpitali, domów opieki społecznej, do ludzi samotnych, dzielą się radosną nowiną. Chcemy, by trafiało na wszystkie polskie stoły i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej. Łączy ono wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
Mamy nadzieję, że przesłanie betlejemskiego światła pokoju, światło, które łączy, będzie towarzyszyć harcerzom i harcerkom w całej Polsce i na świecie, a także przyjaciołom i sympatykom Związku Harcerstwa Polskiego. Ja bardzo proszę pana prezydenta. W imieniu wszystkich mieszkańców dziękujemy wam bardzo. Chciałbym jednocześnie zaprosić wszystkich mieszkańców do Urzędu Miasta. W wejściu ta duża świeca zapłonie po sesji na stałe. Będzie możliwość odebrania tego ognia betlejemskiego i zaniesienia go do naszych domów. Dziękujemy wam bardzo. Również o głos prosił prezes Pilskiego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Gwda Piła Czesław Pachowicz. Bardzo proszę. Wraz towarzyszy panu Czesławowi Pachowiczowi dr Ignacy Krzewiński, wiceprezes Pilskiego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Gwda Piła. Pani Przewodnicząca, przede wszystkim podziękowania, że umieściła nas Pani w scenariuszu obrad dzisiejszej Rady. Dziękujemy. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Tak się składa, że w listopadzie minęło 25 lat od powstania Pilskiego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Gwda. Jest to klub jednosekcyjny. Mieliśmy parę dni temu piękną uroczystość. No, choroba zmogła pana prezydenta. Nie mógł być obecny, ale reprezentował pana pan Roman Szarzyński, sekretarz miasta. Chcielibyśmy dzisiejszym wystąpieniem podziękować panu prezydentowi, podziękować samorządowi miasta Piły za dotychczasową właściwie współpracę polegającą na tym, że wspieracie nas państwo środkami finansowymi, ale nie tylko, bo mamy możliwość korzystania z obiektów sportowych miasta Piły, także naszej bazy treningowej i zawodniczej. Na uroczystości 25-lecia przedstawiliśmy bogatą historię naszego klubu, ściśle związanego z miastem Piłą. Zresztą sama nazwa mówi Pilski Ludowy, bo LZS-owski klub sportowy. O kilka słów poproszę wiceprezesa klubu, pana doktora Ignacego Krzewińskiego, który w dużym skrócie przedstawi
kilka faktów z życia naszego klubu. Ja tymczasem pragnę tą skromną wiązanką podziękować pani przewodniczącej, licząc na to, że obecnie wybrany samorząd miasta Piły równie będzie wspierał sport w Pile, w tym mój czy nasz klub, decyzjami polegającymi na zatwierdzeniu projektu budżetu, który przedstawia pan prezydent, a tam też my jesteśmy. Dziękujemy bardzo. Ja dołączam się do tych życzeń przed chwilą złożonych dla pani przewodniczącej, dla Wysokiej Rady, dla pana prezydenta. Kilka dni temu, nawiązując do tego, co powiedział przed chwilą pan prezes Czesław Pachowicz, mieliśmy piękną uroczystość, galę 25-lecia naszego klubu. Była zatem świetna okazja, żeby kilka pokoleń zawodników mogło wzajemnie się spotkać. Było to bardzo wzruszające. Była też okazja, żeby klub mógł zaprezentować swoje osiągnięcia w minionym ćwierćwieczu, że była też okazja wręczyć tym osobom i tym zawodnikom, którzy popierają nasz klub, którzy na co dzień pomagają, wyróżnienia i pamiątkowe medale 25-lecia naszego klubu. Po to, żeby państwo mieli jakiś wgląd w to, czy te środki finansowe, ta pomoc, która jest przez 25 lat nieprzerwana, udzielana między innymi naszemu klubowi, czy ona jest słuszna, czy daje pożądane zgodnie z państwa i miasta Piły oczekiwaniami. Zatem powiem, że nasi zawodnicy zdobyli w tym okresie 170 medali w Mistrzostwach Polski od kategorii młodzikowskiej, zaczynając na kategorii seniorowskiej. 13 medali w Mistrzostwach Świata i Europy. Startowali w różnych imprezach światowych, w tym 3 razy w Mistrzostwach Świata Seniorów, 2 razy akademickich Mistrzostwach Świata Seniorów. Reprezentowali nasze barwy, naszego kraju na wszystkich kontynentach, zaczynając od Australii, Nowej Zelandii, Chin, Ameryki Północnej, Południowej, a więc w całym świecie zawodnicy naszego klubu w ramach reprezentacji Polski startowali. I co jest jeszcze bardzo ważne, na przestrzeni, a w okresie porównywalnym, czyli w okresie istnienia naszego klubu, czyli 25 lat, klub nasz wywalczył największą liczbę punktów do Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego, a to jest jedyne istniejące w Polsce i przestrzegane zresztą od ministerstwa, zaczynając do klubów, kończąc, kryterium oceny pracy szkoleniowej. Mamy również tą satysfakcję, że kończący się rok 2018, kończący ten 25-letni okres naszej działalności, również zakończył się naszym zwycięstwem. To jest tyle, jeżeli chodzi o stronę sportową, bardzo skrótowo ujmując. Ponadto z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pile zorganizowaliśmy wiele imprez szczebla krajowego, między innymi Mistrzostwa Polski w kategorii seniorów, w kategorii juniorów, juniorów młodszych. Włączamy się również bardzo aktywnie do realizacji sportowego kalendarza Nadnoteckiego Szkolnego Związku Sportowego, czyli pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży miasta Piły i naszego regionu. Włączamy się również do imprez organizowanych przez
Radę Powiatową Zrzeszenia LZS. A więc szeroko rozumiane, pracujemy z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i również z młodzieżą starszą, czyli studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zatem to jest, co możemy określić. Państwo zapewne mają swój osąd, czy nasza działalność i te środki, które w przeszłości były dane i liczymy, że również nie, być może nie będzie gorzej. Tego byśmy o to prosili. Ja nie mówię w imieniu mego klubu, ale w ogóle tych wszystkich klubów i tej całej sfery związanej z kulturą fizyczną i sportem o pomoc, o dalszą pomoc, bez której te kluby jak nasz i inne nie mogłyby istnieć. Szanowni Państwo, powiedziałem, że była okazja do wyróżnień. Chcieliśmy wyróżnić, o tym przed chwilą powiedział pan prezes, pana prezydenta doktora Piotra Głowskiego. Jeżeli możemy poprosić pana prezydenta o wystąpienie. Zatem chcemy pana prezydenta wyróżnić odznaką zasłużony dla województwa wielkopolskiego. Nie, województwa wielkopolskiego dla Zrzeszenia LZS. A LZS z nami ściśle współpracuje przy organizacji wielu imprez, przy aktywności również pana prezydenta. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pan prezydent dr Piotr Głowski. Pan Czesław Pachowicz wręcza to odznaczenie. Chcielibyśmy również panu prezydentowi wręczyć nasz piękny medal 25-lecia naszego klubu, przeznaczony dla osób, które w sposób szczególny pomagają i zasługują na to i zawodnikom, i działaczom, i właśnie takim osobom jak nasz prezydent miasta Piły. Czyli wręczamy medal 25-lecia i na zakończenie tych wyróżnień dla pana prezydenta, ale tym razem pan prezydent odbierze w imieniu całego urzędu dyplom w podziękowaniu za wspieranie lekkoatletów klubu sportowego PLKS Gwda Piła w ostatnim sezonie, w sezonie 2018. Podpisie zarząd klubu sportowego PLKS Gwda Piła. Właśnie na ręce pani prezydent. Dziękujemy bardzo serdecznie i jeżeli można, poprosimy jeszcze pana dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, pana Sebastiana Dzikowskiego. Bardzo serdecznie prosimy, panie dyrektorze. Bez niego ta nasza działalność w sferze kultury fizycznej, bardzo szeroko rozumianej w mieście Pile, rzecz jasna nie mogłaby istnieć. A zatem dziękujemy bardzo serdecznie. Medal 25-lecia klubu dla pana dyrektora. Dokładnie taki sam, jak dostał pan prezydent i jak dostało bardzo wielu zasłużonych dla naszego klubu zawodników, działaczy, trenerów. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję w imieniu własnym wszystkich radnych, bo to Rada przecież też te pieniądze dzieli. Jestem przekonany, że w następnych latach będzie podobnie i mam nadzieję, że pan Dariusz Kubicki swój medal dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odebrał, bo to są faktycznie te podmioty, które na co dzień ze sobą współpracują. MOSiR, klub, Wydział Oświaty i ci ludzie tak na co dzień dzięki waszej pracy mamy te doskonałe wyniki, a młodzież ma gdzie ćwiczyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że pani nas puściła tu na tę salę taką piękną. Medal pamiątkowy otrzymało kilkadziesiąt osób. Dziękuję.
Szanowni Państwo, zgodnie z pismem prezydenta miasta Piły z 13 grudnia bieżącego roku proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 17 projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Piły do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 3.4 Ochrona atmosfery 3.4 Gepard 2 Transport niskoemisyjny, druk numer 40. Dotychczasowe punkty od 17 do 24 otrzymują numerację od 18 do 25. Ponadto, zgodnie z pismem prezydenta miasta Piły z 17 grudnia bieżącego roku, proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 21 projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10, druk numer 42. Dotychczasowe punkty od 21 do 25 otrzymują numerację od 22 do 26. Otrzymaliście Państwo pocztą elektroniczną autopoprawkę do sprawozdania prezydenta miasta Piły z prac prezydenta miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły, druk numer 39 oraz w wersji papierowej następujące autopoprawki. Do projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Piły na lata 2019-2029, druk numer 35. Do projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, druk numer 36. Projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Piły na lata 2018-2029, druk numer 41. Szanowni Państwo Radni, czy są propozycje do przedstawionego porządku obrad? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania na temat wprowadzenia punktu do porządku obrad. To jest druk numer 40. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Proszę o zakończenie głosowania. Jednomyślnie projekt druk został przyjęty do porządku obrad. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania w sprawie wprowadzenia punktu do porządku obrad, druk numer 42. Proszę o rozpoczęcie głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosowania? Kończę głosowanie. Również poprawka została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę wiceprzewodniczącą Rady Miasta Piły panią Zdzisławę Karpińską o odczytanie informacji w sprawie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta Piły. Bardzo proszę pani radna. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Informacja w sprawie protokołu z drugiej sesji 8 kadencji Rady Miasta Piły, która odbyła się 28 listopada 2018 roku. W obradach drugiej sesji Rady Miasta Piły uczestniczyło 23 radnych.
Podczas drugiej sesji Rady Miasta Piły, Rada Miasta Piły podjęła 9 uchwał w następujących sprawach. Punkt pierwszy. W sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta. Punkt drugi. W sprawie ustalenia liczby nazewnictwa stałych komisji Rady Miasta Piły oraz przedmiotu ich działania. Punkt trzeci. W sprawie powołania radnych w skład stałych komisji Rady Miasta Piły oraz wyboru przewodniczących komisji. Punkt czwarty. W sprawie powołania komisji rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego. Punkt piąty. W sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego. Punkt szósty. W sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Piły, diet dla przewodniczących rad i przewodniczących zarządów osiedli w Pile. Punkt siódmy. W sprawie wskazania osoby do dokonywania niektórych czynności dotyczących podróży służbowych w stosunku do przewodniczącego Rady Miasta Piły oraz określenia wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu służbowego niebędącego własnością gminy. Punkt ósmy. W sprawie odwołania przedstawicieli gminy miejskiej Piła w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Punkt dziewiąty. W sprawie powołania przedstawicieli gminy miejskiej Piła w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Stawiam wniosek o przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Miasta bez odczytania. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Wobec tego przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z drugiej sesji Rady Miasta Piły. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa jest za wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kończę głosowanie. Wszyscy radni jednomyślnie przyjęli wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytania. Dziękuję. Szanowni Państwo, na sesję przybył starosta pilski Eligiusz Komarowski. Bardzo serdecznie witam. Serdecznie witam również panią Danutę Kmieciak, powiatowego inspektora sanitarnego. Bardzo gorąco witam. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu drugiego porządku obrad. Informacja przewodniczącej Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy drugą a trzecią sesją Rady Miasta Piły, druk numer 21. Czy do przesłanej informacji macie Państwo radni pytania? Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu trzeciego porządku dzisiejszej sesji. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piły z prac Prezydenta Miasta Piły w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły, druk nr 19, autopoprawka, druk nr 39. Szanowni Państwo radni, czy do przesłanego sprawozdania macie Państwo radni pytania? Pan prezydent prosi o głos. Tak, bardzo proszę, panie prezydencie. Pani przewodnicząca, szanowni radni, drodzy Pilanie, zgodnie z obietnicą chciałem naprawdę w takim telegraficznym skrócie, patrząc na zakres dzisiejszej sesji, powiedzieć o kilku takich kluczowych z punktu widzenia rozwoju miasta kierunkach, które chcielibyśmy w ciągu najbliższych 5 lat podejmować, by nie stracić
w gąszczu takich codziennych problemów, w gąszczu wielu wniosków od mieszkańców spływających na temat różnych, wielu czasami ważnych, ale drobnych inwestycji, żeby nie stracić tego, co najważniejsze z przed oczu, bo jak nie do końca wiadomo, dokąd się płynie, to żaden wiatr nie jest dobry wtedy. A my byśmy chcieli to tempo rozwoju miasta nie tylko utrzymać, ale w wielu momentach zwiększyć. Dzisiaj zresztą na sesji, to jest pierwsza sesja taka merytoryczna po wyborach wewnętrznych, które się odbywały, widać, jak wiele bardzo ważnych elementów się pojawia. Zmienia się między innymi plany niektóre, a niektóre będą na nowo przygotowywane i one dotyczą stref przemysłowych, możliwości uruchomienia terenów, które zostały zablokowane przez ustawę związaną z ochroną terenów rolnych, chociażby w rejonie ulicy Wawelskiej. Ta zmiana, którą dzisiaj zainicjujemy, umożliwi wielu właścicielom rozpoczęcie inwestycji albo sprzedaż tych nieruchomości pod cele inwestycyjne. Dotyczy to również ulicy Młodych. Uruchamiamy również procedurę związaną z zagospodarowaniem terenu lotniska. Ten plan będzie miał kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o możliwości inwestowania w tym rejonie. I dodatkowy punkt, który pojawił się również w ostatnim czasie, to powołanie stowarzyszenia na rzecz budowy drogi S10. Niezwykle ważna z punktu widzenia rozwoju miasta droga, na którą też musimy położyć szczególny nacisk. Zawsze mówimy o 11, ale trochę zapominając o 10, myślę, że czynimy krzywdę wielu przedsiębiorcom, bo przecież ten handel na linii wschód-zachód jest równie silny, równie ważny jak ten w relacji północ-południe kraju. Kilka faktycznie naprawdę takich kluczowych wyzwań. Będę mówił o tym, co chcemy zrobić jako samorząd bezpośrednio, inwestycyjnie, ale również do czego będziemy namawiać, do czego będziemy namawiać innych, inne podmioty, mieszkańców, do czego będziemy chcieli również namówić organizacje pozarządowe. I chyba takim najważniejszym wyzwaniem, to wszyscy czujemy, oprócz tych wielkich zmian klimatycznych, które się odbywają, na które też pośrednio mamy wpływ, bo przecież każdy z nas może zmieniać środowisko, chociażby nie kupując toreb foliowych za każdym razem, nie paląc w sposób zgodny z ochroną środowiska, a nie śmieciami. To jednak ta zmiana, którą możemy zrobić lokalnie, ona jest do zrobienia w bardzo krótkim czasie, jeżeli wszyscy, faktycznie wszyscy do tego będą chcieli się przyłączyć. Nie czekajmy na sytuację, która miała kiedyś miejsce w Londynie, kiedy kilkadziesiąt tysięcy osób zginęło z powodu smogu. I to stało się tam takim impulsem do wielu zmian. Udało im się w kilkanaście lat doprowadzić do dużej zmiany świadomości, a w kilkadziesiąt do oczyszczenia powietrza na tyle, że dzisiaj myślę, że chociażby Londyn dla wielu miast polskich mógłby być wzorem, pomimo wielkiego ruchu, wielkiej ilości mieszkańców. Te zmiany to oczywiście przede wszystkim związane z energetyką cieplną, nie tylko tą miejską energetyką cieplną, i będziemy to oczywiście robić i my jako gmina, ale chcielibyśmy, by jak najwięcej inicjatywy sama firma wykazywała. Będziemy do tego namawiać zarząd, będziemy do tego namawiać właściciela, czyli firmę Enea, bo po ich stronie musi pojawić się ta misja, którą niesie chociażby nasz miejski zakład, który dostarcza wodę, bo wiele inwestycji jest prowadzonych nie tylko patrząc na czystą kalkulację finansową, ale również dążąc do tego, żeby polepszać jakość wody, polepszać odbiór i przesył i dostarczać ją do tych miejsc, w których dzisiaj ona jest jeszcze nieodbierana. I tutaj musi być bardzo podobna sytuacja.
Chcielibyśmy również utrzymać i taka będzie też propozycja na już najbliższy rok, na 2019 i na najbliższe lata, dopłaty do wymiany źródeł ciepła. Jest również program rządowy, ale on dzisiaj w tej formule jest bardzo trudno dostępny i będziemy pokazywać możliwości inne niż tylko te, które są z Warszawy do pobrania. Będziemy inwestować na pewno w komunikację miejską, bo wyeliminowanie ruchu samochodów, może nie wyeliminowanie, ograniczenie jest na pewno jednym z celów i jedną z dróg do tego, żebyśmy to środowisko mieli jak najczystsze. Nasze zakupy dzisiaj autobusów w dużej mierze hybrydowych to nie tylko już wyzwania, ale rzeczywistość. Kupujemy kolejnych kilkanaście autobusów. Będziemy mieć niedługo najmłodszą flotę w mieście i w Polsce dzięki temu. A sama jakość komunikacji, mam nadzieję, że będzie zachęcała właśnie do korzystania jak najczęstszego. Nie zapomnimy o tym, żeby budować nowe drogi rowerowe i nie tylko na terenie samego miasta, nie tylko te, które służą rekreacji, ale również te, które służą takiej codziennej komunikacji. Na to będą kolejne pieniądze, mam nadzieję, również z projektów, które będą współfinansowane z Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że jesteśmy znowu na przełomie czasu, to znaczy przygotowujemy się do pewnych nowych rozdań, przygotowujemy się do nowych porozumień i to takie olbrzymie zadanie również organizacyjne. Mówiliśmy w trakcie kampanii o tym, że Piła ma być miastem wielopokoleniowym i będziemy starać się, by jak najwięcej młodego pokolenia tutaj znalazło swoje miejsce na rozwój, na nowe życie. A seniorzy czuli się dobrze. Będziemy mówić w najbliższych miesiącach o nowych osiedlach na Gładyszewie. To osiedle, które stosunkowo najłatwiej będzie nam przygotować. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to podstawowy ruch i to przygotowanie już się odbywa. Będziemy chcieli wprowadzić tam zabudowę wielorodzinną w części, która do tej pory była nieużytkowana. Dzisiaj to osiedle będzie miało dobrą infrastrukturę, jeżeli chodzi o wodę, kanalizację. Prowadzimy prace, te wszystkie już przygotowawcze. Niedługo będzie przebudowa drogi, więc wszystkie warunki do spełnienia, jakie są potrzebne, żeby inwestycja odbyła się potem szybko i sprawnie, mamy bardzo mocno przygotowane. Zielone Wzgórza, czyli teren, który jest nowym zupełnie ośrodkiem budownictwa. Chcielibyśmy przeprowadzić dla niego konkurs nie tylko w skali Polski, ale w skali europejskiej, by ten rejon stał się absolutnie takim wzorcowym w skali kraju, jeżeli chodzi również o zachowanie równowagi pomiędzy technologią a wykorzystaniem nowych źródeł energii, by te mieszkania, które będą tam budowane, w szczególności były niskoemisyjne albo miały wręcz zdolności samowystarczalne. Ten projekt to również początek w 2019 roku. Kolejne projekty przebudowy dworca, chociażby PKS, to już projekty komercyjne, ale my ze swojej strony będziemy ułatwiać start. Prowadzimy już pracę nad zmianą planu zagospodarowania, tak żeby w tym rejonie, wykorzystując naszą infrastrukturę, która powstanie przy Vivo po drugiej stronie miasta, można było przenieść autobusy i komunikację na drugą stronę ulicy Zygmunta Starego, a prowadzić działania inwestycyjne na terenie, który jest dzisiaj placem postojowym i manewrowym. Karta dużej rodziny dostanie nowe powiew świeżości, bo oczywiście ona dobrze funkcjonuje i często sprawdzam, czy mieszkańcy korzystają
i tej naszej miejskiej, i tej krajowej, która funkcjonuje i naprawdę bardzo w wielu miejscach ona jest używana, ale jak to z każdym produktem, trzeba mu dać nowy czasami powiew świeżości, nowy lifting. Będziemy chcieli, żeby kolejne firmy przyłączyły się do tego programu, by rozwijała się i miała coraz więcej użytkowników. Będziemy pamiętać również o przycisku życia i powiem, że jest to na pewno jedna z najlepszych inwestycji, którą poczyniliśmy. Uratowała już wielokrotnie życie, jest bardzo dobrze oceniana przez tych, którzy te przyciski posiadają. Nasza Straż Miejska z tego powodu wezwań ma co niemiara i jest to w tej chwili jedno z też z bardzo ważnych zadań naszej Straży Miejskiej. To nie jest tylko ściganie tych, którzy źle zaparkowali, palą śmieciami w piecu, ale również pomoc udzielana właściwie nieustannie i przez całą dobę. Koperta życia to też taki nasz kolejny miejski produkt, koperty, które są umieszczane przez mieszkańców z dokumentacją medyczną, z informacjami o stanie zdrowia, w lodówce. Przypominam, zawsze w lodówce, w każdym domu jest lodówka, w związku z tym ratownicy nawet wchodząc do mieszkania, w którym nie wiedzą, nie ma nikogo, jest tylko osoba starsza, schorowana bardzo często, nie potrafiąca powiedzieć, gdzie ma dokumentację, to w przypadku takiego przygotowania wcześniejszego ta koperta tak naprawdę faktycznie potrafi uratować życie. Chcielibyśmy zwiększyć i tych pieniędzy będzie już tylko w samym budżecie obywatelskim kilkanaście milionów złotych. Finansowanie inwestycji tych, których mówimy, że to są inwestycje bliżej domu. Te, które zmieniają nasze place zabaw, te, które włączają się w zmiany całych przestrzeni. Jedną z takich, którą w tej chwili, nad którą pracujemy, to rejon ulicy Żeromskiego, Wyspiańskiego i Wyszyńskiego ze spółdzielnią mieszkaniową. Pan prezes bardzo intensywnie w te nasze prace się włączył i wiem, że będziemy razem w najbliższym czasie. Mamy zmieniony plan dla tego rejonu, tam prowadzić inwestycje. Udało nam się również doprowadzić do porozumienia i ta rewitalizacja nastąpi w rejonie ulic Kilińskiego, Sikorskiego, Śródmiejskiej i Spacerowej. Teren bardzo zaniedbany, w samym centrum. Mówiliśmy, że prędzej czy później, trochę to trwało, ale wspólnoty doszły do porozumienia, mamy szczęśliwy finał. Na taki sam liczymy, jeżeli chodzi o przebudowę sięgacza przy ulicy Medycznej, to też taki punkt zapalny związany ze złym kiedyś przebudowaniem struktury własnościowej w mieście. Dzisiaj musimy to kolokwialnie mówiąc, poodkręcać. Musimy doprowadzić do stanu, w którym przestrzeń publiczna stanie się faktycznie przestrzenią publiczną, a nie będzie należała do kilkudziesięciu, czy czasami kilkuset właścicieli. Przebudowa Bydgoskiej to najbliższy rok. Ta ostatnia część, która prowadzi w kierunku już do centrum, od mniej więcej dworca, od stadionu żużlowego, zostanie całkowicie przebudowana, więc przyszły rok to trochę utrudnień, bo w samym centrum miasta będą prowadzone prawdopodobnie trzy duże inwestycje. Na Bydgoskiej, na Alei Niepodległości, na Alei Wojska Polskiego i to w tej centralnej części, więc musimy się liczyć z małymi kłopotami, ale żeby było lepiej, musi być chwilowo trudniej. Rozmawiamy w tej chwili właśnie z Urzędem Marszałkowskim na temat tego, jaki będzie zakres przebudowy Wojska Polskiego. Chcielibyśmy, żeby to był ten fragment przylegający do placu Zwycięstwa. Aleja Niepodległości
Trochę nie ma szczęścia, jeżeli chodzi o ilość pieniędzy przypisaną, bo w budżecie państwa, przypominam, że to jest droga krajowa, została zapisana kwota, która jest niewystarczająca. Był już drugi przetarg na wykonanie tej drogi. Mam nadzieję, że ta pozycja zostanie finansowo wzmocniona, bo wiadomo, że ceny wzrosły i nie będzie możliwości zrobienia za te pieniądze, które są w budżecie wpisane. Trzeba po prostu dołożyć pieniędzy i mam nadzieję, że ta inwestycja szybko nam ruszy. Jesteśmy też już przygotowani podziemnie do przebudowy ulicy Kamiennej. MWiK pomału kończy swoje zadania w tym rejonie. Będziemy to prawdopodobnie robić w ramach porozumienia z powiatem. I zadanie nowe, które musi pojawić się w części Koszyc, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tam brakuje fragment drogi, który połączy Aleję Niepodległości z istniejącą infrastrukturą Koszyc, a następnie da to możliwość rozwijania tej infrastruktury bocznej. Mówimy dzisiaj o terenach inwestycyjnych na tej sesji, bo zmiany planów zagospodarowania w rejonie ulicy Wawelskiej i ulicy Młodych to są dwa wielkie, olbrzymie plany. Po ich uchwaleniu dadzą możliwość inwestowania na kolejnych kilkudziesięciu hektarach, ale wiemy z doświadczenia, że może to być nadal mało, w związku z tym przygotowaliśmy się już do tego, jesteśmy na etapie dokumentacji, mamy taką dokumentację na nową strefę przemysłową w rejonie ulicy Krzywej i Długosza. Ten rejon to potwornie duże pieniądze, jeżeli chodzi o skalę finansową, bo policzone jeszcze w tych chyba lepszych dla inwestora czasach wynosiły około 30 milionów, a mówimy tylko o infrastrukturze tej zewnętrznej, jeszcze nie o wnętrzu, więc prawdopodobnie łącznie jest to pewnie z 50, a może i więcej milionów złotych. I tutaj podstawowym, tak jak pewnie w większości wypadków, i kluczowym elementem będzie pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych, tak jak nam się to udało w przypadku strefy Wawelska i ulica Młodych, bo samodzielnie będziemy robić to po pierwsze długo, a czasu nie mamy zbyt wiele, a po drugie na tego typu inwestycje mam nadzieję, że szczególnie w tej nowej perspektywie finansowej będą pieniądze. Lotnisko ma przygotowywaną cały czas dokumentację. Jesteśmy w tej chwili już na etapie przygotowywania decyzji różnych środowiskowych, takich, które umożliwią złożenie wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rozpoczęcie certyfikacji, na zgodę na tworzenie lotniska. To będzie taki moment zwrotny, bo od tej chwili będzie można też zacząć prowadzenie różnych inwestycji, które są potrzebne do utworzenia na tym terenie lotniska. Nie tylko z nazwy, ale również z funkcji, które się tam pojawią. Dobrą informacją jest ta, że niedługo powinna się pojawić możliwość zatankowania już wszystkich samolotów, które nad nami w różnych kierunkach przemierzają niebo. Będzie to na pewno interesujące dla tych, którzy chcą zatankować szybko i taniej, bo lotnisko w Poznaniu ma wiele ograniczeń związanych ze startami, lądowaniami. Oprócz tego każdy ruch jest tam po prostu droższy, a powinniśmy stać się również dla wielu firm miejscem takim pośrednim, więc będzie to na pewno też dodatkowa reklama dla samego rozwoju lotniska. I w tym miejscu też chciałbym powiedzieć o takim wyzwaniu, które chciałbym postawić przed nami, przed samorządem województwa i przed sąsiednimi gminami. Mamy takie jedno doświadczenie już w Polsce, by wspólnymi siłami, razem się wspierając,
wystąpić do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o umiejscowienie tutaj na stałe kolejnej bazy. Będziemy budować takie porozumienie, które finansowo przygotuje infrastrukturę dla tej bazy tutaj w Pile. To jest jedno z takich zadań, które zostało ukończone, to około 7 milionów złotych. Było w bardzo dużej mierze przez województwo wielkopolskie finansowane. Pozostała część to zrzucenie się kilkudziesięciu samorządów, które uznały, że posiadanie takiej bazy to jest niezwykle ważne zadanie dla poprawy bezpieczeństwa i możliwości ratowania życia ludzkiego w naszym rejonie. My mamy takie bazy najbliżej w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Szczecinie. Latem jest taka baza również nad morzem, ale każda z nich niestety generuje dziesiątki minut, które trzeba poświęcić na dolecenie i powrót na lotnisko. Do tej pory zawsze była odpowiedź, jeżeli pojawi się dobra wola po stronie samorządów, to taki śmigłowiec znajdzie swoje miejsce i będzie szansa na stworzenie takiej stałej bazy, więc będziemy tymi, którzy te starania rozpoczną. Najbliższe lata to również zagospodarowanie plantów. Jesteśmy na etapie już przetargowym na pierwsze zadania. No, pierwsza oferta, którą otrzymaliśmy na budowę połączenia wyspy z plantami, niestety była zbyt wysoka. Wiemy, że tam akurat są możliwości obniżenia ceny i będziemy czekać na lepsze oferty. Zgodnie z zapowiedziami przystąpimy również do budowy hali przy szkole podstawowej numer 7. Oczywiście pierwszym elementem musi być zakończenie jednej inwestycji, bardzo dużej, która trwa w tej chwili przy szkole podstawowej numer 6. Nie zapomnimy, chociaż powiem szczerze, że na pewno patrząc na wszystkie zadania, nie jest to zadanie priorytetowe, o rozbudowie akwaparku. Będziemy o tym jeszcze na pewno rozmawiać, w jakiej kolejności te zadania porozkładać w czasie, ale mamy do tego gotową dokumentację. Z takich miękkich projektów, które chcemy przeprowadzić, to na pewno wdrożenie uchwały krajobrazowej. To, co Państwo widzicie na tych zdjęciach, to nie jest na pewno ozdoba naszego miasta. Będziemy chcieli przedstawić chyba jutro z panią dyrektor Wojtecką pierwsze założenia do tej uchwały krajobrazowej. Mam nadzieję, i to w wielu miastach Europy, gdzie podobne ustawy i uchwały działają od dawna, że nie tylko uporządkuje to przestrzeń, ale spowoduje, że miasto będzie wyglądało jeszcze ładniej. Dla seniorów i dzieci i młodzieży wydzielamy od bardzo dawna odpowiednie koperty finansowe, ale chcielibyśmy szczególnie na te dwie grupy zwrócić dodatkową uwagę, bo to są na pewno ci, którzy mają najtrudniejszy jedni start, a drudzy sytuację finansową związaną często z wysokością emerytur, rent, więc ta oferta na pewno będzie skierowana w sposób szczególny do tych dwóch grup. Startujemy również w 2019 roku z drugim etapem rewitalizacji wyspy. Jak Państwo pewnie wszyscy wiecie, zrobiliśmy część południową, ta część północna czekała na dodatkowe pieniądze. Mamy je w końcu, możemy przystąpić do takich działań i to właśnie jeden z takich warunków, że czasami warto coś przytrzymać na chwilę, by pozyskać środki unijne,
rządowe, wojewódzkie i realizować je w takim układzie współdzielenia odpowiedzialności i finansów. W sprawach społecznych na pewno będziemy dalej realizować, dzisiaj zresztą będzie długi, jak zawsze, fragment związany z opieką nad osobami, które wymagają pomocy. I to tych, którzy są bezdomni, tych, którzy nie radzą sobie po prostu. Pani dyrektor Kolińska ma informacje na ten temat. Ale mamy również nie tylko działania te nasze, twarde, które prowadzimy, związane z funkcjonowaniem samorządu, z zadaniami, które ustawy na nas nakładają, ale piszemy wiele, wiele projektów takich samodzielnie na wiele milionów złotych, bo ASTO, Aktywni Samodzielni, program, który jest skierowany do osób niepełnosprawnych, tam jest i aktywizacja tych osób, pomoc w rehabilitacji, pomoc taka wytchnieniowa dla rodzin, bo trzeba pamiętać, że za każdą osobą niesamodzielną, bardzo mocno niesamodzielną, stoi często cała rodzina, która ze sobą musi dobrze współpracować, a my byśmy chcieli im czasami po prostu dać możliwość wyjścia i pozostawienia osoby niepełnosprawnej pod opieką. Czas na również kompas, na pasję, to programy, które są kierowane do osób bezrobotnych. Akurat w przypadku tylko jednego z tych programów ponad 200 osób chcielibyśmy wyprowadzić na taką drogę, taki kompas im dać, żeby nie tylko znaleźli pracę, ale znaleźli być może nowy sposób na życie. W zakresie zdrowia będziemy na pewno kontynuować zadania, które już realizowaliśmy, chociażby takie jak szczepienie dziewczynek przeciwko HPV. Na pewno tutaj wiele, wiele słów mógłby pan doktor Byszczycki dodać, który inicjował ten program. Nie tylko to, co zrobiliśmy w stosunku do hospicjum, jest ważne, ale jeszcze to, co musimy zrobić. Musimy na pewno pomóc hospicjum dokończyć inwestycje, musimy pomóc uruchomić programy, musimy również uczestniczyć w tym wszystkim, co będzie działo się wtedy, kiedy będą pozyskiwane kontrakty. Wiem, że włączeni są już nasi przedstawiciele w parlamencie z różnych ugrupowań i wszyscy chcą pomóc, więc jestem przekonany, że będzie to zakończone sukcesem. I zgodnie z obietnicami będziemy chcieli doposażać również nasz szpital specjalistyczny. W zakresie sportu, dzieci i młodzieży, dzisiaj troszeczkę na ten temat było powiedziane, to jest stała, niezmiennie duża pozycja i ona będzie coraz pewnie większa. Jeżeli tylko nasze możliwości finansowe będą na to pozwalały, uważamy, że jest to bardzo dobrze wydany pieniądz, który angażuje setki, a nieraz tysiące dzieciaków, którzy zamiast siedzieć przed komputerem, siedzą na boisku, a właściwie biegają bardziej niż siedzą. Pamiętać będziemy również o tych kluczowych dziedzinach, które rozsławiają miasto. I nieustannie będę o tym powtarzał, że tak jak włączyliśmy się do spraw żużla w sposób taki nadzwyczajny, to będziemy pomagać również dalej, bo jestem przekonany, że tylko dzięki takiej bardzo naszej wspólnej, zdecydowanej postawie klub dzisiaj istnieje i mam nadzieję, że uda mu się bardzo dzielnie walczyć w przyszłym roku, a jednocześnie rozliczać się z przeszłości, która ciągnie się po złych decyzjach poprzednich zarządów. Nowa struktura to również zmiany organizacyjne. To również te, które będą dotyczyły połączenia na przykład niektórych działań, które wprowadzimy jako miasto. Chcielibyśmy dążyć do
To jest takie słowo brzydkie, optymalizacji, ale jest często faktycznie tak, że niektóre zadania troszeczkę się nakładają, niektóre się powielają i tego typu działania widzimy chociażby wtedy, kiedy chodzi o wspieranie przedsiębiorczości. Chcielibyśmy również zmienić troszeczkę zarządzanie majątkiem miasta na bardziej sprawne, połączyć siły z innymi, chociażby w zakresie kultury, i mam wstępne ustalenie z zarządem województwa, z panem marszałkiem, że połączymy nasze muzea od 2020 roku, tak, żeby nie doprowadzić w tej chwili na przełomie roku do jakiegoś zachwiania w funkcjonowaniu tych organizmów. Jestem przekonany, że da to nowe siły, nowy napęd. Dobiega końca ten wstępny etap porozumień związanych z opieką nad zwierzętami. Włączyła się w to bardzo intensywnie nasza spółka GWDA i bardzo tutaj dziękuję wszystkim osobom pracującym przy tym projekcie, od pana prezydenta Szewca zaczynając, bo naprawdę niezwykle trudny projekt, realizowany w bardzo krótkim czasie, bardzo trudny pod względem prawa i wzajemnych kontaktów pomiędzy gminami, porozumień, które należy przygotować, tego wszystkiego, czego nie widać. Olbrzymie wyzwanie, o tym troszeczkę mówiłem, to przygotowanie się do nowej unijnej perspektywy, która już niedługo, bo czas szybko biegnie, od 2021 roku będą nowe pieniądze. I niezależnie od tego, co tam w tej wielkiej polityce się dzieje, to mam nadzieję, że tych pieniędzy Polska dostanie jak najwięcej, a my byśmy z tego tortu chcieli jeszcze więcej niż było do tej pory, chociaż pewnie narzekać nie możemy. Jeżeli policzyliśmy to na głowę mieszkańca, to naprawdę bardzo przyzwoity wynik, i to w skali kraju. A trzeba pamiętać, że akurat tą perspektywę zaczynaliśmy w bardzo niekorzystnym momencie, bo wtedy, kiedy wiele pieniędzy już było podzielonych, kiedy projekty można było składać, my byliśmy na tym etapie startu, bo rozpoczynaliśmy 8 lat temu swoją pracę w urzędzie. Jest to na pewno szansa, by następne 10 lat, które po 20 roku nastąpi, miało wiele przygotowanych, dobrych pomysłów, takich leżących już w postaci również projektowej na finansowanie. To też konieczność dobrego wynegocjowania nowych porozumień, które przed nami. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z samorządami gmin ościennych z 3 powiatów: Pilskiego, Chodzieckiego, Czankowsko-Trzcianeckiego i właściwie Złotowszczyzna, 4. Te wszystkie samorządy są absolutnie życiowo, bym powiedział, zainteresowane tym, żebyśmy podobne porozumienia, jakie POSI miało, powstało w nowej perspektywie, i będziemy na pewno tym liderem, który przeprowadzi nas przez te meandry. Udało nam się również w tym czasie zrobić projekty mieszkaniowe na skalę na pewno niespotykaną zupełnie gdzie indziej. Jest niewiele samorządów, są pojedyncze samorządy, które prowadzą inwestycje w nowe obiekty komunalne, w nowe TBS-y na pewnie północ od Poznania. Jakbyśmy popatrzyli na mapę Polski, to gdzieś może Szczecin, może Koszalin, tak, ale na pewno większość gmin tego typu projektów nie prowadzi, a my w tym czasie, w ostatnich latach, ponad 200 mieszkań przekazaliśmy komunalnych, 191 mieszkań socjalnych i 271 zupełnie nowych, które pojawiły się dzięki współpracy Urzędu Miasta, TBS-ów i Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu, który był wcześniej realizowany przez
poprzednie rządy, a teraz nazwa została zmieniona, ale nadal to są te same projekty, te same pieniądze. Mieszkanie Plus to jest projekt, który my realizujemy już od wielu, wielu lat. Te wszystkie dane, które pojawiają się tutaj, były wcześniej w takich różnych materiałach naszych miejskich, informacyjnych. Nie będę ich przetaczał. Chciałbym tylko powiedzieć, że te zmiany, które tak dla wielu mieszkańców, szczególnie tych, którzy czasami nas odwiedzają, są mocno widoczne, to zapowiedź tego, co będzie działo się przez najbliższe 5 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dyskusja w dalszym ciągu jest otwarta. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdania? Nie widzę. Wobec tego zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 4. Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piły na lata 2019-2029, druk nr 15, autopoprawka, druk nr 35 i opinia RIO, druk nr 34. Projekt uchwały w imieniu prezydenta przedstawi skarbnik gminy Piła, pani Ewelina Ślugajska. Bardzo proszę, pani skarbnik. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Piły na lata 2019-2029, a również projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Piły na rok 2019 był bardzo szczegółowo omówiony na komisjach. Państwo zadawaliście pytania. Dzisiaj w krótkiej prezentacji chciałabym przedstawić, czy skupić się na kwotach, wartościach globalnych, o których również dzisiaj była mowa podczas prezentacji pana prezydenta, i szczegółowo przedstawić państwu założenia budżetu bieżącego roku, a także najbliższą perspektywę. Z tym, że ta perspektywa wieloletniej prognozy finansowej będzie skupiona na najbliższym okresie, czyli na najbliższych 3-4 latach, a poszczególne elementy WPF-u zostaną omówione jak w przypadku zadłużenia do roku 2029. Proszę państwa, zaczniemy od wieloletniej prognozy finansowej i w tym przypadku chcielibyśmy przedstawić państwu informacje w zakresie wartości globalnej dochodów i wydatków. Na tym slajdzie macie państwo również pokazane dane historyczne. One są niezmiernie ważne, aby pokazać, jak kształtowały się budżety poprzednich lat, na ile mamy wpływ na dochody pozyskiwane w trakcie ostatnich lat i tych, które przed nami. Jak duże wartości zostały wprowadzone do budżetu począwszy od roku 2011-2012. Proszę państwa, ten zielony kolor tutaj niewidoczny po lewej stronie to dochody ogółem, natomiast po prawej stronie słupek przedstawia wydatki ogółem w każdym z przedstawionych lat. Na co warto zwrócić uwagę, proszę państwa, od 2014 roku mamy obligatoryjny obowiązek spełnienia artykułu 243, czyli indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który w znaczący sposób ogranicza samorządy w realizacji inwestycji. Przejawia się on w taki sposób, że aby mieć zdolność inwestowania czy pozyskiwania źródeł zewnętrznych, czy to w formie przychodów zwrotnych, czy mówię tutaj o kredytach, pożyczkach czy obligacjach, z których korzystaliśmy ostatnio, ale również jako zabezpieczenie wkładu własnego wynikającego ze środków własnych. Zwracając uwagę na te dane historyczne, proszę zobaczyć w poszczególnych latach, zarówno w roku 2010, w roku 2012, 2014, 2013, wydatki były ogółem większe od dochodu, w związku z tym był to planowany deficyt, oczywiście uzasadniony przede wszystkim zadaniami inwestycyjnymi. Natomiast w roku 2012 opierał się on przede wszystkim na realizacji zobowiązań wymagalnych przekształconego zakładu budżetowego, jakim był Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Od tamtego czasu nie mamy już problemu z finansowaniem zasobu komunalnego gminy.
będącego w administrowaniu właśnie przez jednostkę organizacyjną, jaką jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Za chwilę pokażę Państwu również planowane dochody i wydatki tej jednostki, a także dane historyczne z poprzednich lat. Proszę Państwa, w roku 2018 również planujemy zgodnie z obowiązującym planem finansowym na bieżący rok deficyt w wysokości 8 milionów złotych. Macie Państwo dane według planu na dzień 30 września bieżącego roku. W poprzednich latach, to jest w roku 2017, ten deficyt był planowany na poziomie 30 milionów. Ostatecznie był on zrealizowany na mniejszym poziomie i oscylował na poziomie około 20 milionów. W roku 2015 i w roku 2016 wypracowany wynik budżetowy był praktycznie równoważył się, w związku z tym nie było ani nadwyżki, ani wielkiego deficytu, na co mieliśmy oczywiście wpływ dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym i był to początek. Największe pieniądze do budżetu miasta Piły pozyskujemy począwszy od roku 2016. W 2017 podpisaliśmy znaczne umowy na największe nasze projekty i w roku 2018 pieniądze zaczynają spływać nam do budżetu, przy czym są to oczywiście pierwsze transze w ramach wniosków o płatność zrealizowanych już inwestycji. Ja tylko dla przypomnienia, możemy tak duże inwestycje, tak duże przedsięwzięcia realizować dzięki temu, że mamy pieniądze własne, które wykładamy na początku w ramach realizacji projektów i dopiero po zrealizowaniu projektów danych zakresów rzeczowych składamy wnioski o płatność i te pieniądze do budżetów pozyskujemy. Duże pieniądze planujemy również do pozyskania w roku 2019 i w roku 2020. Wynikają one przede wszystkim, a właściwie tylko, jeżeli chodzi o dochody majątkowe, z podpisanych już umów na dofinansowanie przedsięwzięć, największych przedsięwzięć w zakresie realizacji miasta. Począwszy od roku 2019, zgodnie z założeniami wieloletniej prognozy finansowej od kilku lat planujemy nadwyżki budżetowe. Nadwyżki budżetowe, które będą pokrywały nam zwrot zobowiązań przychodowych z poprzednich lat, które pozwoliły nam pozyskanie właśnie finansowania zewnętrznego. Proszę Państwa, artykuł 242 ustawy o finansach publicznych to również obligatoryjny obowiązek, który każda jednostka samorządu terytorialnego musi spełnić. Oczywiście gminy w tym przypadku muszą się bardziej starać niż na przykład powiaty, które w ramach swoich źródeł finansowania w postaci dochodów mają również dochody własne, które pozyskują w zakresie chociażby podatków lokalnych czy udziałów w podatkach budżetu państwa. W naszym przypadku w roku 2019 spełniamy oczywiście ten obligatoryjny obowiązek, a różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi to kwota około 4 milionów złotych. Podobna wartość została oszacowana i zapisana w budżecie miasta na rok 2018. Oczywiście realizacja tego budżetu za kilka tygodni pokaże nam, jaka ostatecznie wartość uda się zrealizować, Ja powiem tylko, że w poprzednich latach nadwyżka operacyjna, którą miasto Piła wypracowało, oscylowało na poziomie około 10 milionów złotych, a w kulminacyjnym momencie, bodajże dwa lata temu, było to prawie 15 milionów złotych. Proszę Państwa, w roku 2020 i w kolejnych latach ta nadwyżka operacyjna wynikająca, czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi kształtuje się na poziomie 10 milionów złotych i tak szacujemy realizację dochodów i wydatków oczywiście w oparciu o dane, o zawarte umowy i w tej chwili o sytuację wynikającą z ustaw, z rozporządzeń, które na ten moment obowiązują. Wszystkie zmiany, które są wprowadzane przez ustawodawcę, powodują, że na bieżąco dokonujemy zmian budżetu. Myślę, że co miesiąc takie zmiany będą konieczne i nie tylko będą dotyczyły wprowadzania zadań inwestycyjnych, jak to najczęściej bywa, ale również przesunięć między poszczególnymi grupami wydatków i dochodów. I ten wskaźnik wynikający z artykułu 243, czyli ten właściwie dla nas najważniejszy, ten, który jest dosyć restrykcyjny dla wielu gmin, który nie pozwala na finansowanie nowych inwestycji, bo który w głównej mierze również wynika z sytuacji finansowej polegającej na możliwości zaciągania zobowiązań zwrotnych, czyli tak naprawdę wprowadzenia obsługi długu, obsługi zadłużenia do każdego z budżetów, który jest wydatkiem bieżącym. W naszym przypadku dla roku 2018 tutaj macie Państwo trzy linie.
Dwie nachodzą się. Ta czerwona to jest wskaźnik dopuszczalny. Natomiast niebieska i zielona, te poniżej, są to wskaźniki po wyłączeniach i wskaźniki bez wyłączeń. Co to znaczy wskaźnik po wyłączeniach? Proszę Państwa, to dzięki zawartym umowom na finansowanie inwestycji, wkład własny, który zabezpieczamy na realizację tych przedsięwzięć, a także pozyskane środki zewnętrzne powodują, że nie wpływa on na wskaźnik zadłużenia, nie obniża nam go. I w tych kolejnych latach, w których zostały objęte zadania, na które pozyskaliśmy dofinansowanie i wzięliśmy kredyt bądź obligacje, właśnie wpłynęły na ten wskaźnik. Dla roku 2018 jest to poziom 4, na ten moment oczywiście 4,13 przy dopuszczalnym na poziomie 7,78. Proszę zwrócić uwagę, jak duża jest różnica pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym a wskaźnikiem, który został nam wyliczony indywidualnie, jak będę to powtarzać, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Jest to potwierdzenie możliwości realizacji inwestycji w przyszłości przez miasto. Oczywiście na to w międzyczasie mogą wpływać różne sytuacje, na które oczywiście Rada Miasta ani prezydent nie ma wpływu. To jest zmiana między innymi przepisów. W roku 2019 na ten moment szacujemy dopuszczalny wskaźnik na poziomie 6,43%. Natomiast wskaźnik po wyłączeniach to jest 4,22, przed wyłączeniami 4,39. W roku 2020, 2021 i 2022 ten wskaźnik jest nieco zbliżony, ale proszę Państwa, on wynika tylko i wyłącznie z faktu, że na ten moment nie jesteśmy w stanie wprowadzać wszystkich dochodów w ramach pozyskanych środków zewnętrznych do budżetu jako źródło finansowania zarówno inwestycji, jak i ewentualnych wydatków bieżących. Tutaj ta różnica jest niewielka, właściwie przekracza 1%, więc to nie jest mało. Natomiast w trakcie zmian kolejnych budżetów, kolejnych miesięcy będziemy ten wskaźnik modyfikować. Wskaźnik zadłużenia. Proszę Państwa, na dzień tworzenia budżetu wskaźnik zadłużenia to 30,31%. W wyniku spłat w każdym roku, który szacujemy na bardzo duże kwoty i kształtują się one na poziomie około 11 w najbliższych trzech latach, 11,8 miliona i w każdym kolejnych 11, 10 aż do roku 2029, gdzie w ostatnim roku zamierzamy spłacić 5 milionów złotych z obligacji, które wyemitowaliśmy w poprzednich latach. Ten wskaźnik zadłużenia oczywiście również jest ruchomy i wynika z dochodów, które pozyskujemy w trakcie roku. Z doświadczenia poprzednich lat wiemy, że oprócz dotacji na zadania inwestycyjne, w ramach zawiadomień wojewody wielkopolskiego, który przekazuje nam dotacje na realizację zadań zleconych, dochody miasta wzrastają o poziom około 7, nawet do 10 milionów złotych. W związku z tym ten wskaźnik po wprowadzeniu właśnie tych dotacji ulegnie zmianie i myślę, że spadnie o około 2% w roku 2019. Nadwyżki w latach 2019-2029. Tak jak mówiłam na początku, do roku 2029 planujemy nadwyżki budżetowe i są one równe spłacie zobowiązań. Zobowiązań, które zaciągaliśmy na finansowanie dużych, ogromnych przedsięwzięć z dofinansowaniem środków unijnych. Pieniądze, które pozyskujemy w ramach zwrotu czy refundacji, są przeznaczone właśnie na spłatę tych zobowiązań. I budżet miasta. W bieżącym roku dochody to ponad 340 milionów 528 tysięcy. Tutaj nie widać niestety na tym niebieskim slajdzie poziomu wydatków. Jest on na poziomie 328 milionów złotych. W związku z tym wypracowujemy nadwyżkę budżetową w wysokości 11,8 miliona. Schemat finansowania. Dochody bieżące to 300 milionów 238 tysięcy. I tak jak mówiłam chwilę temu, te dochody bieżące będą nam w trakcie roku rosły. To wynik wprowadzenia dotacji od wojewody wielkopolskiego, między innymi na dwa najbliższe zadania, które myślę, że z pierwszym kwartałem będą mogły już być wprowadzone do planu finansowego. Oczywiście nie w kwotach pełnych, dlatego że wojewoda przekazuje nam te pieniądze również w transzach. W związku z tym początkowo myślę, że w kwietniu będziemy wprowadzać dofinansowanie w ramach stypendiów socjalnych, a także programu, który kiedyś nosił nazwę Dożywianie, teraz Posiłek w Szkole i w Domu.
Wydatki bieżące, które zostały ukształtowane na poziomie 295 milionów 500 tysięcy złotych, w związku z tym nadwyżka operacyjna, o której mówiliśmy przy pierwszym slajdzie, została oszacowana i ustalona na poziomie ponad 4 milionów 700 tysięcy złotych. Dochody majątkowe zaplanowaliśmy w wysokości ponad 40 milionów 200 tysięcy złotych i opierają się one w głównej mierze o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Są to trzy nasze największe przedsięwzięcia: wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, rewitalizacja terenów w rejonie rzeki Gwdy, jak również mobilność miejska, czyli zakupy autobusów. Kończymy i w ramach tych pieniędzy również przewidujemy pieniądze w ramach dotacji na ścieżki rowerowe Kaczor i do Szydłowa, do Brzyca, a także rewitalizacja strefy przemysłowej przy ulicy Młodych. Pozostała wartość dochodów majątkowych to oczywiście dochody z naszego majątku, czyli ze sprzedaży nieruchomości, którą szacujemy na poziomie 10 milionów złotych. Wydatki majątkowe na ten moment kształtują się na poziomie 33 milionów 218 tysięcy. I oczywiście, proszę Państwa, myślę, że nie muszę tego powtarzać, ale w tej chwili wydatki majątkowe realizujemy ze środków własnych, czyli podpisanych umów, bądź też z dochodów wypracowywanych przez miasto, przez nasze jednostki budżetowe i przez urząd. Nadwyżka środków w ramach dochodów majątkowych i wydatków majątkowych to kwota 7 milionów 70 tysięcy złotych. Łącznie dochody ogółem to 340 milionów 528 tysięcy i wydatki ogółem na poziomie 328 milionów 728 tysięcy, czyli nadwyżka budżetowa w wysokości 11,8 miliona. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o podział dochodów budżetu miasta, to dzielimy je na dochody bieżące i dochody majątkowe. 88% naszego budżetu stanowią dochody bieżące, tak jak mówiłam, ponad 300 milionów złotych. 11, prawie 12% to dochody majątkowe. I to drugi rok z rzędu, proszę Państwa, kiedy tak wysokie dochody majątkowe planujemy w naszym budżecie. W bieżącym roku ta wartość początkowa była jeszcze większa i szacowana była na poziom ponad 50 milionów złotych, a inwestycje, które planujemy, które zrealizujemy w bieżącym roku, rozpoczynaliśmy od poziomu 50 milionów złotych. W okresie kulminacyjnym mieliśmy ponad 60 milionów złotych. Ostatecznie dzisiaj plan to ponad 50 milionów złotych samych inwestycji. Tutaj dochody majątkowe z początkiem roku to kwota ponad 40 milionów. Ona na pewno będzie rosła. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że są największe pieniądze, które w ostatnich latach udało się pozyskać, albo w ogóle nawet udało się pozyskać dla miasta. I proszę Państwa, krótki rys historyczny, jeżeli chodzi o właśnie wypracowywane już i planowane w roku 2018 dochody bieżące i majątkowe. Rozpoczynaliśmy w roku 2014 od poziomu 228 milionów. Potem w roku 2015 było 10 milionów więcej. W 2016 budżet dochodów bieżących wzrósł do poziomu 271 milionów. No tu oczywiście trzeba wziąć pod uwagę program 500+, który w znakomitej części właśnie wpłynął na zwiększenie tych dochodów. W roku 2017 to 288 milionów i w tej chwili planowany na ten moment, planowana wartość dochodów bieżących to ponad 303 miliony złotych. Zaczynamy budżet kolejnego roku z poziomu nieco mniejszego niż w bieżącym roku, natomiast tak jak powiedziałam, to wynika z wprowadzania na bieżąco w ramach zawiadomień czy też informacji wartości ostatecznych dochodów pozyskiwanych przez PIŁE. I proszę Państwa, dochody majątkowe w 2014 roku było to 19 milionów, w roku 2015 18,5 i w roku 2016 niespełna 20. To jest potwierdzenie tego, co mówiłam nieco wcześniej. Te trzy lata, właściwie cztery, bo w roku 2017 również w głównej mierze dochody majątkowe opierały się na dochodach z majątku gminy. Były oczywiście pozyskiwane dotacje majątkowe, na przykład na finansowanie naszego stadionu, rozbudowę akwaparku pierwszej części, jeżeli chodzi o rok 2017, czy też budowę ścieżki rowerowej.
na płotki, natomiast były to zdecydowanie mniejsze pieniądze po rozpoczęciu perspektywy unijnej, tej drugiej, w której zakontraktowane zostały pieniądze między innymi w ramach POSI dla miasta Piły, no i gmin ościennych. Udało nam się skutecznie złożyć wnioski konkursowe w ramach POSI, ale również konkursów otwartych i zakontraktować pieniądze dla Piły na kolejne lata. Teraz w tej chwili konsumujemy te pieniądze i w roku 2018 widzimy już bardzo znaczący wzrost. To jest plan według stanu na koniec września. Rada poprzedniej kadencji modyfikowała nieco plan finansowy w tym zakresie zgodnie z złożonymi wnioskami i on jest nieco mniejszy niż w tej chwili na tym slajdzie. Natomiast przekracza 40 milionów złotych i w tej chwili byliśmy z panem prezydentem w tym tygodniu na podpisaniu protokołu weryfikacyjnych. Nasze wnioski już końcowe niektórych projektów. Jesteśmy na etapie również kontroli kolejnych wniosków o płatność, więc mamy nadzieję, że część z tych pieniędzy wpłynie jeszcze w grudniu. Natomiast znakomita część wpłynie w pierwszym półroczu po złożeniu kolejnych wniosków o płatność. Ja tylko przypomnę, że te wnioski, które w tej chwili mamy złożone w Urzędzie Marszałkowskim, oscylują na ponad 20 milionów złotych, które miasto wyłożyło w roku 2018 i w części w roku 2017. I w roku 2019 ten poziom 40 milionów złotych również, tak jak powiedziałam wcześniej, wynika z zawartych umów. Nie mam tutaj na slajdzie roku 2020, ale również w tym przypadku dzięki zawartym dwóm umowom, które finalizacja inwestycji właśnie kończy się w roku 2020, zaplanowane dochody w ramach dofinansowania inwestycji miejskich również są znaczące. Dochody bieżące. Proszę Państwa, w roku 2019 mówiłam na komisjach o źródłach dochodów, które są znaczące dla miasta. Tutaj po kolei wpływy z podatków 53 miliony, udziały w podatkach budżetu państwa, ten największy wskaźnik 91 milionów, subwencje to poziom 55 milionów, oczywiście na ten moment, dlatego że informacja o ostatecznych wartościach subwencji wpływają do końca marca, spodziewamy się takich informacji w miesiącu lutym. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące to 63 miliony złotych i pozostałe dochody w ramach dochodów bieżących budżetu miasta to kwota zbliżona do 39 milionów złotych. Dla nas najbardziej interesujące są dwie wartości, te największa, czyli udział w podatkach budżetu państwa w PIT i CIT oraz wpływy z podatków, ponieważ te pozycje są, nie są znaczone i w związku z tym możemy z tych pieniędzy uzupełniać braki, chociażby w oświacie, do której dokładamy około 50 milionów złotych, zresztą za chwilkę na slajdzie Państwu pokażę, i pieniądze, które wykładamy na działalność bieżącą oświatową, również inwestycyjną, pochodzą właśnie z tych źródeł, z wpływów z podatków lub też z udziałów. Proszę Państwa, informacyjnie również planowane dochody w zakresie podatku od nieruchomości. Tutaj tylko mamy podatek od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych. Zgodnie ze stawkami obowiązującymi w naszym mieście planowane dochody to 45,3 miliona złotych. Gdyby Rada podjęła uchwałę o stawkach zgodnych z obwieszczeniem ministra finansów, który w wielu miastach, we wszystkich właściwie większych miastach, a także w wielu średnich miastach podobnych do Piły obowiązują. Zresztą w wielu przypadkach gmin ościennych również stawki podatku od nieruchomości są zdecydowanie większe. Wówczas można byłoby uzupełnić budżet miasta w zakresie dochodów bieżących, podkreślę, bardzo ważnych dochodów bieżących, które są kluczowe dla realizacji inwestycji i zamierzeń bieżącego utrzymania miasta, uzupełnić o prawie 15 milionów złotych naszego budżetu. I bardzo ważny dochód, który dla każdej jednostki samorządu w przypadku gmin jest ważny. Czerwony kolor pokazuje planowane i zrealizowane dochody w poprzednich latach w zakresie udziałów PIT. Zaczynaliśmy w roku 2014 od 56 milionów złotych zrealizowanych dochodów w tym zakresie. W 2015 było to 62, w kolejnym roku 65, w 2017 70 milionów, w 2018 planowane 74 miliony. Już dzisiaj mogę Państwu powiedzieć,
że przekazane transze wynikające z bieżącego roku w dniu dzisiejszym przekroczyły ustalony plan dochodów w zakresie udziału w PIT dla bieżącego roku i na pewno nadwyżka w tym zakresie dochodów przekroczy kwotę 2 milionów złotych, dzięki czemu będziemy mogli uzupełnić inne niewykonane dochody w ramach chociażby podatku od nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi w mieście dwoma uchwałami, uchwałami pomocowymi, czyli o pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje przedsięwzięcia, swoje zakłady pracy w mieście i też uchwały w zakresie pomocy de minimis, która również obowiązuje od ponad 10 lat w Pile, która również daje możliwości do ulg w zakresie realizacji swoich inwestycji, a przede wszystkim zatrudniania w swoich zakładach pracy. I ten zielony kolor oznacza udziały w podatku CIT. Mówiłam o tym również na komisjach. Jest to dochód, który trudno oszacować. W roku 2014 przekroczył 10 milionów złotych, w roku 2015 było to 6 milionów, w 2016 5, w 2017 był spadek, w 2018 przekroczy 5, planujemy w roku 2019 7. Biorąc dane historyczne roku 2010 mieliśmy sytuacje, w których było i 12 milionów i 11 milionów. To wynika już bezpośrednio z realizowanych inwestycji przez przedsiębiorców i przede wszystkim z korzystania ze stref ekonomicznych. Proszę Państwa, tutaj kwotowo pokazujemy Państwu podział w zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku i pozostałe. Pozostałe to oczywiście dotacje na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Myślę, że tutaj właściwie komentarz jest niepotrzebny. To, co mówiłam kilka slajdów temu, rok 2018, 2019, 2020 i 2021 są kluczowe dla miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. W tych wartościach oczywiście zawarte są też kwoty pozyskane dzięki pieniądzom krajowym, a w tym przypadku te, które były najważniejsze, to ostatnie 3 miliony złotych z Ministerstwa Sportu na rozbudowę naszego centrum aquaparku, które zrealizowaliśmy w bieżącym roku, a dofinansowanie było podzielone w latach 2017-2018. A także dofinansowanie ścieżki rowerowej na Płotki. Te pieniądze z budżetów krajowych również mieszczą się w tym zielonym kolorze wykresu. I wydatki. Proszę Państwa, wydatki bieżące to prawie 90% naszego budżetu, 295,5 miliona złotych. Oczywiście od 2 lat w związku z programem 500+, te proporcje się zdecydowanie zmieniły, jeżeli chodzi o procent udziału poszczególnych grup. Wydatki majątkowe to nieco ponad 10% całego budżetu i podkreślę, finansowane ze źródeł własnych. Struktura planowanych wydatków bieżących w roku 2019. Proszę Państwa, 40% to wynagrodzenia i pochodne. Ten procent właściwie, jak próbowałam przypomnieć sobie kilka prezentacji wcześniej, specjalnie nie ulega zmianie. Od roku 2013, do którego cofnęliśmy się, struktura wydatków bieżących była bardzo podobna. Wówczas wynagrodzenia i pochodne stanowiły w zakresie wydatków bieżących około 39-39,5%. W tym przypadku jest to 40% całego budżetu. Jest to bardzo niski wskaźnik. Biorąc pod uwagę inne jednostki samorządu terytorialnego, mówię tutaj o byłych miastach wojewódzkich, gdzie wynagrodzenia i pochodne w zakresie wydatków bieżących stanowiły wartość nawet 45-46%. Tak też pokazywałam Państwu w poprzednich prezentacjach. U nas one są na naprawdę niskim poziomie, co potwierdzają informacje zawarte w dokumentacji, którą Państwo otrzymaliście, jeżeli chodzi o projekt budżetu i średniej krajowej obowiązującej w naszych jednostkach organizacyjnych gminy. Drugą wartością, jeżeli chodzi o udział w strukturach wydatków bieżących, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to nieco ponad 26%. Tutaj to te wydatki, które stanowią, związane są bezpośrednio z działalnością, z utrzymaniem budynków, obiektów, z mediami, ze sprzątaniem, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem dróg, oświetleniem, to stanowi drugą grupę wydatków ogółem. Wydatków bieżących ogółem, no i świadczenia na rzecz osób fizycznych to trzecia grupa
i w tym przypadku to ponad czy blisko 21%. Pozostałe to już niewielkie wartości, dotacje z budżetu to blisko 11%. To wydatki na obsługę długu, w tym przypadku jest to 1,37% i wydatki ze środków Unii Europejskiej. Jest to w tej chwili niewiele, natomiast stanowią one dwa zadania, o których również dzisiaj była mowa. To jest wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, program AS i program Kompas i Pasja. I proszę Państwa, struktura wydatków bieżących w poprzednich latach, od roku 2017 do roku 2019, taki krótki rys historyczny, żeby pokazać Państwu, jak te poszczególne grupy się zmieniały. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia i pochodne, to co mówiłam nieco wcześniej, w roku 2017 było to blisko 107 milionów złotych, w roku 2018 to nieco ponad 116 milionów złotych i w roku 2019 to 120 milionów złotych. Proszę zwrócić uwagę, że pomiędzy 17 a 18 jest wzrost o około 10 milionów złotych. W tej chwili pomiędzy 2018 a 2019 jest to nieco ponad 4 milionów złotych. Proszę Państwa, te zwiększenia w głównej mierze dotyczą wzrostu najniższej krajowej, a także biorą się również z wartości związanych z wypłatami jubileuszy, czyli obligatoryjnych elementów wynagrodzeń i pochodnych, które w tej grupie się znajdują. Nie wiążą się z wielkościami wynikającymi z podwyżek w tym okresie czasu. Oczywiście wartości te w głównej mierze dotyczą jednostek oświatowych. Tak dla przypomnienia Państwa, 80% z tych kwot to oczywiście finansowanie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych. Jeżeli chodzi o wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to w roku 2017 poziom niecałe 76 milionów złotych, w bieżącym roku to niespełna 80 milionów złotych i w roku 2019 na ten moment szacujemy 78 milionów, ale po wprowadzeniu finansowania dodatkowych zadań również ta wartość wzrośnie i myślę, że przekroczy 80 milionów złotych w bieżącym roku. Wydatki na obsługę długu 3 miliony 100, 3 miliony 300 i 3 miliony 150, więc ten wskaźnik jest bardzo zbliżony do siebie. Dotacje z budżetu miasta to począwszy od roku 2017 27 milionów, w roku 2018 to nieco ponad 30 milionów złotych i w roku 2019 to ponad 31,5 miliona złotych, to oczywiście w głównej mierze finansowanie placówek niepublicznych. I świadczenia na rzecz osób fizycznych, prawie 70 milionów w roku 2017, prawie taka sama kwota w roku 2018 i w roku 2019 jest to kwota 60 czy blisko 62 milionów złotych. Tutaj zawiadomieniem wojewody otrzymaliśmy mniejszą kwotę planu na wydatki związane ze świadczeniem w ramach programu 500+. Jest to kwota ponad 8 milionów złotych mniejsza niż rok temu w ramach złożonych projektów. Być może ona w trakcie roku będzie ulegała korektom, natomiast na ten moment są to takie wartości. I kwotowo, proszę Państwa, jeżeli chodzi o największe grupy, oświata i wychowanie, to ponad 116 milionów 181 tysięcy i stanowi w naszym budżecie blisko 40% wydatków bieżących. Opieka społeczna i rodzina to ponad czy blisko 84 miliony złotych i to ponad 20 czy blisko 28,5%, a na pewno ten wskaźnik wzrośnie i przekroczy 30% po wprowadzeniu wszystkich wartości wynikających z zawiadomień wojewody. Administracja publiczna łącznie to 18,6 miliona złotych i to 6,32 całego budżetu w ramach wydatków bieżących oczywiście. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to prawie 18 milionów i 6% naszego budżetu. Gospodarka mieszkaniowa to prawie 17,200 naszego budżetu, czyli niecałe 6%. Transport i łączność to 13,5 miliona.
i 4,62% naszego budżetu. Kultura fizyczna to 7900, czyli niecałe 3%. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to 6 700 000 i to nieco ponad 2%. Pozostałe działy zostały ujęte w całość jako odrębne, nie stanowiły wartości, która miałaby jakieś znaczenie dla całości podziału. W związku z tym stanowi wartość 4,61% i to 13,5 miliona złotych. Proszę Państwa, wydatki bieżące na oświatę jako główne źródło czy naszych wydatków bieżących od 2014 roku, ona oczywiście ta kwota rosła. W roku 2014 to 94,41 milionów. W 2016 przekroczyliśmy 100 milionów złotych na finansowanie oświaty. W roku 2017 to już prawie 105 milionów złotych. W 2018 planujemy zamknąć się w kwocie niespełna 107 milionów złotych. Natomiast budżet 2019 roku rozpoczynamy, tu chciałam podkreślić, rozpoczynamy kwotą na poziomie blisko 110 milionów złotych i trzeba wziąć pod uwagę, że ze względu na spełnienie obligatoryjnych obowiązków ta kwota może w trakcie roku ulec zmianie i na to finansowanie oświaty będziemy musieli znaleźć oczywiście środki finansowe w budżecie własnym miasta. Dopłaty z budżetu miasta do zadań z zakresu oświaty z wyłączeniem przedszkoli. Proszę Państwa, subwencja to ten czerwony wykaz, zielony to oczywiście wydatki. Od 42 do 53 milionów czy 54 milionów w 2019 roku. Natomiast ten zielony to wydatki, tak jak tu jest napisane, bez przedszkoli, czyli same szkoły podstawowe, no i ostatni rocznik gimnazjów. Proszę Państwa, ta wartość subwencji, oczywiście nie można jej bezpośrednio odnosić do finansowania jednostek oświatowych ze względu na to, że w tej zwiększonej subwencji w roku 2019 i 2018 jest też finansowanie dzieci w wieku 6 lat, które pozostały w przedszkolach. W związku z tym ta wartość subwencji w tych ostatnich 2 latach jest nieco zawyżona. I proszę Państwa, same przedszkola, wpływy. To są dotacje, które otrzymujemy na dziecko, plus odpłatność rodziców za wyżywienie i powyżej 5 godzin i wydatki oczywiście w ramach naszych działalności naszych przedszkoli publicznych. Wartość dotacji i odpłatności, które stanowią już niewielką wartość w całości budżetu, to bardzo zbliżony poziom w każdym roku przez te ostatnie 5 lat i oscylują na poziomie około 6,5 miliona złotych, przy czym w roku 2019 planujemy na mniejszym poziomie niż w latach poprzednich i to jest poziom około 6 200 000 złotych. Szacunek ten i plan wynika z analizy wykonania roku 2018, który jest nieco niższy niż zakładaliśmy pierwotnie. Natomiast wydatki, proszę Państwa, bieżące one nam rosną. W roku 2014 były one dosyć wysokie, potem nam w 2015 spadły i od tego momentu następuje wzrost utrzymania przedszkoli publicznych. Szacujemy na ten moment, że przekroczą kwotę, czy dojdzie do kwoty 33 milionów złotych. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych. To również jeden z elementów, który każdorazowo omawiamy i przedstawiamy Państwu w ramach zarówno projektów budżetów i wieloletniej prognozy finansowej, ale również wykonania budżetu również. Ta tendencja jest ciągle wzrostowa, ona od 2010 roku jest właściwie taka sama. Jeżeli chodzi o ten zielony kolor, to są przedszkola, te pozostałe to są szkoły, gimnazja, które również są otwierane. W roku 2010 na przedszkola szacujemy przeznaczyć dotacje w ramach przedszkoli niepublicznych w wysokości 10 milionów złotych. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Proszę Państwa, tutaj krótki również rys historyczny dla części z Państwa. Od 2014 roku, właściwie od 2012 roku MZGM został przekształcony. W związku z tym funkcjonuje jako jednostka organizacyjna bezpośrednio zasilana z budżetu miasta i odprowadzająca swoje dochody do budżetu miasta. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma właściwie takiego slajdu czy takiego wykresu, który pokazywałby, że dochody są większe od wydatków realizowanych właśnie przez tą jednostkę. W każdym roku praktycznie dopłacamy do zasobu komunalnego gminy, do realizowanych tam remontów około od 2 do 3 milionów złotych i ta tendencja będzie się oczywiście powiększała. Gdyby jednak wziąć pod uwagę potrzeby,
które ten zasób komunalny gminy wymaga, to ten slajd wyglądałby zdecydowanie inaczej i dochody pewnie dwukrotne nie wystarczyłyby na przeprowadzenie wszystkich remontów, które są oczekiwane. Ja dla informacji Państwa również powiem, że od kilku lat zasób komunalny gminy jest również przedmiotem inwestycji realizowanych przez miasto. Rozpoczynając program Kawka, Kawka 2 z tego co pamiętam, udało nam się zrobić, termomodernizować, podłączyć do sieci MEC 4 budynki przy ulicy Browarnej, Witosa i Jana Pawła II. W tej chwili jesteśmy również w ramach programu Jessica 2, którą realizujemy, które pieniądze będą skierowane również na inwestycje w tym obszarze. Objęte budynki zasobu komunalnego gminy kolejne, czyli przy ulicy Konopnickiej, przy ulicy Towarowej, przy ulicy Kolbe. Czyli oprócz tych wydatków bieżących, które w tej chwili mamy zapisane w budżecie, każdorazowo w każdym roku staram się jakieś inwestycje poczyniać. Oprócz termomodernizacji oczywiście są wymiany pieców lub też przyłączenia do sieci ciepła systemowego. MZK to również bardzo ważny aspekt naszego budżetu, budżetu wydatków bieżących. Proszę Państwa, z komunikacji miejskiej korzysta wielu mieszkańców. Warto, aby każdy wiedział, ile miasto bezpośrednio ze swojego budżetu przeznacza pieniędzy w ramach rekompensaty działalności tej spółki. I począwszy od roku 2014 jest to 7 200 000 zł. W każdym roku czy rokrocznie pieniądze były przekazywane większe. Na ten moment w roku 2019 planujemy 9 400, ponad 400 000 zł. I wydatki majątkowe w roku 2019, tu u góry błąd jest, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, transport i łączność to oczywiście największe wartości, które będziemy w ramach inwestycji realizować, ponad 15 milionów złotych. 8,5 miliona złotych to gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 3 miliony złotych to 1 900 000 to gospodarka mieszkaniowa. Kultura fizyczna to będzie 767 tysięcy złotych. Oświata i wychowanie to kwota ponad 3 milionów złotych. I różne rozliczenia w ramach rezerwy budżetu obywatelskiego to ten zielony kolor 3 miliony złotych. I wydatki inwestycyjne, wybrane oczywiście zagadnienia, które są wpisane na ten moment już do budżetu, w znakomitej części one stanowią kontynuowane inwestycje i wynikają już, tak jak powiedziałam, z zawartych umów bądź też z finansowania częściowego w poprzednich latach. Rozpoczynam od rozwoju miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile. Proszę Państwa, na to zadanie umowa została podpisana kilka tygodni temu i zadanie rozpoczniemy w roku 2019. W roku 2020 kluczowe inwestycje w zakresie zakupu autobusów będą realizowane. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły, rozwój strefy przemysłowej Piła Południowo-Wschodnia. Tutaj to zadanie będziemy już finalizować. Jest to przebudowa ulicy Młodych. Termin zakończenia to pierwszy kwartał kolejnego roku. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej to również zadanie realizowane od kilku lat i w roku 2019 to zadanie będziemy kończyć. Będzie ono polegało już w głównej mierze na odbiorach i sfinansowaniu przebudowy ulicy Bawelskiej, systemu budowie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, jak również budowie centrum przesiadkowego przy ulicy Zygmunta Starego przy Wiwo. W ramach tego największego projektu, który zaczynamy realizować, zakupimy 13 autobusów, 7 z silnikiem hybrydowym i 6 z silnikiem diesla. Przebudowa węzła przesiadkowego przy ulicy 1 Maja, przebudowa i rozbudowa dwóch zatok autobusowych oraz przebudowa chodników w tym zakresie. Oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, 29 tablic oraz 3 infokioski. Oczywiście projekt ten musi być również zaopatrzony w działania informacyjne, informacyjno-promocyjne i popularyzację transportu publicznego. To zadanie bardzo mocno wiąże się z zadaniem związanym ze wspieraniem gospodarki niskoemisyjnej, której podstawowym elementem, czyli to serce z DIP-u, właśnie jest finansowane z tego innego przedsięwzięcia, o którym za chwilę będę mówiła.
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych to jest ulica Młodych. Jak Państwo widzicie, właściwie zakończona, drobne elementy, które pozostały nam do zrealizowania na początku przyszłego roku. I wspieranie gospodarki to jest największy projekt, który realizowało miasto. Nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oscylowały na poziomie 50 milionów złotych i w głównej mierze zostały już zrealizowane. Pozostało nam dokończenie ulicy Wawelskiej, a właściwie sfinansowania tego ostatniego zakresu. Tak jak mówiłam, centrum przesiadkowe i kontynuacja budowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Ulica Wawelska. To zdjęcia właściwie sprzed tygodnia, więc są bardzo aktualne. I budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ulicy Zygmunta Starego. Proszę Państwa, posiadamy program funkcjonalno-użytkowy, który pozwoli nam na rozpisanie procedury przetargowej i zbudowanie tego centrum w trybie zaprojektuj i wybuduj. I system dynamicznej informacji pasażerskiej, który w tym przypadku składa się z 16 tablic i 2 infokiosków. Łącznie mamy 45 tablic i 5 infokiosków realizowanych w ramach 2 projektów. Oczywiście, jak mówiłam na komisjach, poszczególne elementy związane z realizacją w kilku, czy w tym przypadku w 2 naszych projektach takich strategicznych miały pozwolić na pozyskanie oczywiście dodatkowych punktów, pokazanie bezpieczeństwa, ale również wywiązania się z planu niskoemisyjności. Kolejne, kontynuowane, ale właściwie kontynuowane w zakresie w tym pierwszym przypadku dokumentacji. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile, tereny nadrzeczne, rzeki Gwdy i północna część Wyspy Miejskiej. Proszę Państwa, kontynuowane dlatego, że ponieśliśmy wydatki związane z przygotowaniem całości dokumentacji. Natomiast procedury przetargowe w tej chwili rozpoczną się po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu umowy, która kilka tygodni temu się odbyła. Natomiast drugie kontynuowane inwestycje to w ramach poprawy infrastruktury komunikacji łączącej jednostki osadnicze Wielkiego Osi i gmina Szydłowo. Realizujemy wspólnie z gminą Szydłowo przedsięwzięcie związane z budową ścieżki rowerowej do Dobrzycy. My jesteśmy partnerem, liderem tego projektu jest gmina Szydłowo, która poprosiła Urząd Marszałkowski o przesunięcie terminu realizacji czy finalizację tego przedsięwzięcia. I termin ten został przełożony na rok 2019. W związku z tym my jako partner również swoje środki finansowe w postaci 20% finalizacji tego projektu musieliśmy zabezpieczyć w budżecie kolejnego roku. Rewitalizacja, największy projekt, drugi właściwie po mobilności miejskiej. Składa się z budowy skate plazy z torem rolkowym, kładki mostem pomiędzy wyspą obecną a terenami nadrzecznymi w rejonie ulicy Dąbrowskiego. Wybudowane zostaną boiska sportowe, 2 do siatkówki, 1 do koszykówki. Zagospodarujemy oczywiście teren poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych, w przyszłości również parkingu. Powstanie obiekt kalisteniki, czyli uprawiania gimnastyki na świeżym powietrzu, a także pump track, trasa rowerowa do ekstremalnej trasy, trasa jazdy ekstremalnej na rowerach. Tak mniej więcej to będzie wyglądało. To jest zdjęcie całego projektu. W tym przypadku dofinansowaniem i realizacją będzie objęta ta pierwsza część. Ta, w której zlokalizowany jest ten stawek, nie obejmuje finalizacji i realizacji tej części przebudowy. I to budowa ścieżki rowerowej do Dobrzycy. Proszę Państwa, w ramach dodatkowych pieniędzy udało nam się pozyskać dofinansowanie na rozbudowę systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piły, w ramach Pilskiego OSI oczywiście. To są zdjęcia z istniejącego urządzenia, które zarządza czy włącza system alarmowy w mieście. Myślę, że zdjęcia są adekwatne do tego, że ten zadanie będziemy realizować w przyszłym roku i będziemy przebudowywać, będzie to typowe centrum. Środki finansowe to 767 tysięcy, natomiast dofinansowanie 85% w ramach środków unijnych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycje oświatowe. Dokończenie budowy hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Również przy Szkole Podstawowej nr 6 budowa wielofunkcyjnego boiska na wierzchni syntetycznej. I mamy przygotowaną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, które odebraliśmy bodajże w zeszłym tygodniu, na budowę hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7. Oczywiście budowa tej hali sportowej jest uzależniona od skończenia, sfinalizowania budowy hali przy szóstce i w części pozyskaniem dofinansowania na realizację tego drugiego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o halę sportową. Przy Szkole Podstawowej nr 7 będziemy składać wnioski w ramach konkursów na otrzymanie dofinansowania w tym zakresie. Tak wygląda w tej chwili, myślę, że to jest z zeszłego tygodnia, informacja o zakresie i sytuacji, która się w tej chwili dzieje przy Szkole Podstawowej nr 6. Bardzo aktualne zdjęcia. W środku te prace również są wysoko zaawansowane, ale jeszcze wymagają nieco, myślę, że tygodni. Niestety nie widać dokładnie na tych zdjęciach tego zakresu, który w tej chwili tam jest realizowany. Tu z drugiej strony te prace wyglądają zdecydowanie lepiej. Na tym zdjęciu chcieliśmy Państwu pokazać, jak wygląda projekt hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7, w związku z tym, że szkoła ta jest, czy obiekt, budynek jest budynkiem zabytkowym, chcieliśmy dostosować również wizualnie dobudowywaną halę do istniejącego budynku. Myślę, że po części widać, że jest to odbicie istniejącej szkoły, obiektu szkoły. I tak będzie wyglądało to w środku. Wizualizację również i dokumentację w tej chwili posiadamy, jak powiedziałam, z pozwoleniem na budowę. Pozostałe inwestycje. Proszę Państwa, dokapitalizowanie naszej spółki TBS w związku z budową w ramach kolejnych etapów zabudowy mieszkaniowej. W tym przypadku planowaliśmy 36 lokali na lata 2019-2020. Po zakończeniu tego etapu kolejny etap, 33 lokale, odpowiednie środki finansowe zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast po pierwszym przetargu, który został przeprowadzony w październiku, pierwszy przetarg wykazał, że najmniejsza oferta była zdecydowanie większa niż ta, którą szacowaliśmy, wartości zapisane w ramach WPF-u, ale również w ramach umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. I odpowiednie czynności będziemy podejmowali, aby zabezpieczenie i dofinansowanie Banku Gospodarstwa było większe i abyśmy mogli to zadanie rozpocząć w bieżącym roku. Do końca stycznia będziemy składać również wniosek na konkurs, który już jest ogłoszony. Nabór zacznie się od 28 grudnia, a dotyczy poprawy mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej ulica Okulna. Dotyczy to skrzyżowania ulic Okulna, Tucholska i Roosevelta, łącznie z oświetleniem i ścieżką rowerową. Mamy również wpisany wkład własny na rewitalizację budynków przy Alei Niepodległości 135 oraz budynku przy ulicy Okulnej 32, a są to budynki, w których w tej chwili realizowane są przede wszystkim działania społeczne w zakresie między innymi ubóstwa, bezdomności. Przy budynku przy ulicy Okulnej 32 jest ogrzewalnia, którą również prowadzi, obowiązek prowadzenia ma gmina. Natomiast przy Alei Niepodległości również są prowadzone poradnie oraz noclegownia dla matek z dziećmi. Proszę Państwa, wystartowaliśmy w konkursie. Konkurs pozytywnie, w ramach tego konkursu pozytywnie zostaliśmy ocenieni pod względem formalnym i merytorycznym, ale prawdopodobnie nie wystarczy środków finansowych, aby wszystkie projekty ocenione pozytywnie dofinansować. Będziemy szukać innych możliwości na zrealizowanie tych przedsięwzięć i za chwilę o tym powiem. W budżecie również mamy wpisane rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Stanisława Staszica w Pile przy ulicy Staromiejskiej. To przedsięwzięcie również będziemy starali się zrealizować. Będziemy starali się o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, bo tylko dofinansowanie ze środków zewnętrznych pozwoli nam na wykonanie tego przedsięwzięcia oszacowanego na wartość 2,5, nawet 3 miliony złotych. I ostatnia pozycja to przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt. Zadanie to zostało również zapisane, wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na okres 4 lat. Zadanie zostało rozpisane etapowo w ramach nabycia nakładów w poszczególnych latach po około 300 tysięcy złotych w każdym budżecie.
Po przejęciu tego schroniska przez spółkę specjalnie do tego powołaną będziemy mogli oczywiście to schronisko przekazać, a również wartość nakładów zabezpieczonych w budżecie na ten cel ulegnie zmniejszeniu ze względu na możliwość odzyskania podatku VAT, czyli zastosowania od sprzedaży, i od wartości globalnej nakładów zostanie te 23% zdjęte. Oczywiście wszystko się musi wydarzyć, w związku z tym stosowne zmiany będą przeprowadzone w pierwszym półroczu. Proszę Państwa, budżet obywatelski. Pierwszy raz w ramach przygotowywania projektu uchwały budżetowej na etapie przygotowania i składania wniosków do inwestycji nie udało się bezpośrednio wpisać do budżetu miasta konkretnych nazw wybranych przez mieszkańców w ramach głosowania, które odbywało się jeszcze w październiku. W związku z tym, że ostatecznie liczenie głosów zakończyło się z początkiem listopada, dlatego też w budżecie miasta wprowadzono rezerwę na zadania inwestycyjne. A po przyjęciu budżetu oczywiście te przedsięwzięcia wybrane przez mieszkańców będą wprowadzone jako zadania jednoroczne. Mieszkańcy wybrali 10 małych zadań, które dotyczą między innymi budowy pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich, przebudowę nawierzchni placu zabaw przy szkole podstawowej nr 2, wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej przy moście Władysława Łokietka, przebudowę chodnika przy ulicy Wyspiańskiego, kolejne elementy placów zabaw przy ulicy Rodakowskiego, przebudowę skweru w ulicy, w rejonie ulicy Kasztelańskiej Staropolskiej, instalację ławek i małej architektury na osiedlu Motylewo, oświetlenia przy ulicy Margonińskiej, siłowni na Powietrznej na Placu Inwalidów i siłowni również zewnętrznej przy ulicy Złotej. Mieszkańcy wybrali również duże projekty, które mieściły się w kwocie czy do 300 tysięcy złotych. Wybranych zostało 9 takich przedsięwzięć, które dotyczą między innymi przebudowy i modernizacji ogrodu przedszkolnego w przedszkole nr 3, budowę stanowisk dla rowerów, montażu boisk, wyposażenia boisk, sprzętu umożliwiające podejmowanie aktywności fizycznej, aranżację skalno-roślinną przy szkole podstawowej nr 2 przy ulicy Bydgoskiej, modernizację bieżni okulnej boiska lekkoatletycznego przy szkole podstawowej nr 12, budowę chodnika przy ulicy Asnyka od ulicy Orzeszkowej do Kochanowskiego, budowę parkingu przy przedszkolu nr 14, rewitalizację terenów zielonych nad rzeką Wydą na osiedlu Jadwiżyn, oświetlenia przy ulicy Kolibrowej, budowę ogrodzenia publicznego przedszkola nr 3, czy też rewitalizację placu zabaw przy ulicy Kasztelańskiej i stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży. Proszę Państwa, wskaźniki ostrożnościowe. Jeżeli chodzi o artykuł 242, dochody bieżące 300 milionów złotych, wydatki bieżące 295,5, reguła została spełniona. I artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń. Proszę Państwa, tak jak wcześniej omawiałam, wskaźnik ten wylicza się z średnich 3 poprzednich lat. Dlatego każdy rok jest ważny dla spełnienia tego wskaźnika. Dla nas w roku 2019 4,22 przy dopuszczalnym na poziomie 6,37. I dziękuję za uwagę. Natomiast jeszcze zapoznam Państwa z opiniami. Proszę Państwa, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 29 listopada 2018 roku wydał uchwałę w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Piły na lata 2019-2029. Skład orzekający wyznaczony zarządzeniem nr 4/2016 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku ze zmianami. W składzie przewodnicząca Halina Kurian, członkowie Janina Kotlińska oraz Marzena Węckowicz wyraziło opinię pozytywną o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o drugą uchwałę, to również skład orzekający ustalony zarządzeniem nr 4/2016 prezesa Izby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku. W takim samym składzie to jest przewodnicząca Halina Kurian
oraz członkowie Janina Kotlińska oraz Marzena Węckowicz również wyrazili opinię pozytywną o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok miasta Piły. Proszę Państwa, w ramach druku numer 35 przedłożyliśmy również Państwu autopoprawkę do projektów uchwał w zakresie wieloletniej prognozy finansowej w załączniku numer 1, o czym mówiłam przy ostatnich komisjach, zmieniając budżet IWPF bieżącego roku. Wprowadzamy nowe zadanie, nowy projekt związany z działalnością czy projektem partnerskim Erasmus Plus Moc Matematyki. Odpowiednio pieniądze wprowadzamy do budżetu w kolejnych lat, to jest w roku 2019 jest to kwota 78 599 zł oraz w roku 2020 jest to kwota 12 590 zł. Zadanie to będzie realizowane w latach 2018-2020. Oraz ta sama zmiana projektu partnerskiego Erasmus Plus Moc Matematyki również została wprowadzona w ramach autopoprawki do załącznika numer 2 projektu uchwały, w którym mamy wykaz przedsięwzięć realizowanych w kolejnych latach i w tym przypadku również to zadanie ma swoje miejsce z nakładami finansowymi łącznymi do roku 2020. W związku z podpisaniem również porozumienia dotyczącego przejęcia nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt, które będzie realizowane w latach 2019-2022, nastąpiła konieczność wprowadzenia wartości kwoty wynikającej z zakupu nakładów w latach do roku 2022. W związku z tym, że odpowiednie środki finansowe zostały zapisane w budżecie odpowiednio w roku 2019 jest to kwota ponad 977 tysięcy i w latach 2020, 2021 i 2022 jest to kwota nieco ponad 300 tysięcy złotych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mimo, że nie jest to kredyt, obligacja, to jest to jednak płatność w ratach na kolejne lata. Jest to obowiązek wprowadzenia tych wartości kwot do wielkości zadłużenia miasta Piły. W związku z tym wpływa to na wartości zapisane w załączniku numer 1 w kolumnie 6, pozycje 14, 12 i 14, 3 w zakresie długu. Proszę Państwa, takie same zmiany będą również wprowadzone do uchwały budżetowej WPF-u obowiązującego w bieżącym roku. Jest to czysto techniczny zapis, który wynika właśnie z rozpisania i zakupu w ramach trzech lat. Proszę Państwa, i autopoprawka w ramach druku numer 36 do uchwały budżetowej, polegająca w pierwszym przypadku na takiej samej zmianie jak WPF, czyli projekt Erasmus Plus Moc Matematyki wprowadzamy do realizacji budżetu bieżącego roku, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków na mocy podpisanej umowy. Realizowany jest projekt przy Szkole Podstawowej numer 1. W zakresie klasyfikacji budżetowej czysto techniczna zmiana. Paragraf 097, który do tej pory wykorzystywaliśmy jako wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT, zostanie zmieniony czy przeklasyfikowany zgodnie z pozostałymi dochodami w tym zakresie na paragraf 094. To jest czysto techniczny zapis. I proszę Państwa, w tym przypadku to by było z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Budżetu Rozwoju Miasta. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Lucjana Szutkowskiego.